I rodzice, i dzieciaki w miniony weekend cieszyły się pierwszym od dawna śniegiem w ilości pozwalającej na saneczkowanie czy ulepienie bałwana. Zimowe sporty kochane są na Suwalszczyźnie, która na niedobór śniegu jeszcze parę lat temu nie narzekała. Po kilku smutnych i burych zimach biały puch dał Milusińskim mnóstwo radości. Według synoptyków jeszcze we wtorek i środę możemy spodziewać się niewielkich opadów śniegu. Natomiast stara dobra zima przypomni się nam pod koniec bieżącego tygodnia. W piątek i sobotę czeka nas może nie tak zwana bestia ze wschodu, ale znaczący spadek temperatury powietrza. Specjaliści przewidują, że w piątek i sobotę słupki rtęci w termometrach mogą zjechać do wartości minus 18, a nawet minus 20 stopni Celsjusza. Niedziela według prognoz będzie już łaskawsza. Mróz złagodnieje i na termometrach zobaczymy zaledwie 10 kresek poniżej zera.